Medycyna regeneracyjna. Najważniejsze wiadomości w XXI wieku. Akademia Medycyny Regeneracyjnej na podstawie wieloletnich doświadczeń opracowała i wdrożyła metodę kompleksowego leczenia, odmładzania i uruchomienia rezerwowych zdolności organizmu do regenerowania narządów nawet dla osób, które potrzebują przeszczepu organów, operacji czy długotrwałego leczenia. Twórcą tej wyjątkowej, opatentowanej metody Aleksander Charycki od lat w Akademii skutecznie pomaga ludziom cierpiącym na przewlekłe schorzenia, często uznawane za nieuleczalne. Ta autorska metoda oddziałuje kompleksowo na cały organizm człowieka, a nie tylko na jego uszkodzone obszary. W wyniku zastosowania tej terapii następuje całościowe oczyszczanie organizmu, wzmocnienie układu odpornościowego, a co najważniejsze, wymiana uszkodzonych, starych oraz nowotworowych komórek, tkanek i narządów na nowe i zdrowe. Metoda umożliwia eliminację przyczyn chorób, pozwala uruchomić mechanizmy regeneracji organizmu u pacjentów z różnymi schorzeniami. W wyniku terapii aktywowane są endogenne komórki macierzyste zdolne do naprawy wszelkich uszkodzeń w organizmie człowieka. To szczególnie ważne dla osób starszych i schorowanych. Metody stosowane w Akademii Medycyny Regeneracyjnej okazały się wyjątkowo skuteczne u osób cierpiących na nowotwory w każdym stadium. Choroby układu nerwowego, wszelkiego rodzaju zaniki mięśni i inne przewlekłe schorzenia, a nawet w regeneracji organów zakwalifikowanych do przeszczepu. Akademia Medycyny Regeneracyjnej powstała w Polsce w 2010 roku. Metoda regeneracji organizmu jest praktykowana w Akademii i doskonalana od 13 lat, co wpływa na jej wysoką skuteczność. Z pomocą Akademii Medycyny Regeneracyjnej osoba jest w stanie reaktywować ustawione przez naturę rezerwowe możliwości regeneracyjne organizmu oraz przywrócić utracone funkcje, zdrowie i młodość. Według twórcy metody Aleksandra Charyckiego to działa jak eliksir zdrowia, młodości i długowieczności, a przecież tego ludzie szukają od tysięcy lat. W samej Japonii żyje ponad 90 tysięcy ludzi w wieku powyżej 100 lat, którzy wykorzystują naturalny proces regeneracji organizmu. Specjaliści Akademii Medycyny Regeneracyjnej korzystają z wypracowanej przez Akademię wiedzy, jak zarządzać naturalną regeneracją komórek, narządów i organizmu jako całości. To dzięki tej wiedzy większość narządów naszego ciała można skutecznie zregenerować i przywrócić im ich naturalne, prawidłowe funkcjonowanie. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe i nieuleczalne, choroby nowotworowe, a nawet te, które oczekują w kolejce na przeszczep organów, warto, aby podjęły próbę zregenerowania swojego organizmu, odbudowania uszkodzonych narządów i tkanek, zainicjowania procesów samouzdrowienia, a tym samym powrotu do zdrowia i radości życia. Czym jest regeneracja? To słowo pochodzi od łacińskiego regeneratio, co oznacza odrodzenie. To odbudowa utraconych lub uszkodzonych narządów i tkanek przez organizm, a także odbudowa całego organizmu z jego części. Termin regeneracja został zaproponowany w 1712 roku przez francuskiego naukowca Réaumura. Metoda opracowana przez Akademię Medycyny Regeneracyjnej dotyczy zarówno regeneracji fizjologicznej, która w naturalny sposób odtwarza komórki, tkanki i narządy utracone w procesie życiowej aktywności, oraz regeneracji naprawczej, która obejmuje odbudowę tkanek, narządów i innych struktur po ich urazowym uszkodzeniu. Metoda regeneracji organizmu opracowana w Akademii Medycyny Regeneracyjnej została opisana w 4 książkach praktycznego zbioru naukowego autorstwa Aleksandra Charyckiego: Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Patent eurazjatycki numer 040408 Aleksander Charycki. Metoda kompleksowego leczenia, odmładzania i przywracania rezerwowych zdolności ciała ludzkiego. Akademia Medycyny Regeneracyjnej stosuje tylko bezpieczne, naturalne techniki i środki, korzysta z wiedzy stosowanej przez lekarzy od tysięcy lat, doskonalonej w Akademii od wielu lat. Zdrowie jest najważniejszą wartością i naszym bogactwem. Doceńcie jego znaczenie i zadbajcie o siebie już teraz. W sprawach regeneracji narządów u osób potrzebujących przeszczepu narządów, leczenia pacjentów z chorobami nieuleczalnymi i genetycznymi, odmładzania osób starszych oraz współpracy można kontaktować się mailowo charycki@charycki.com.